pozostałe kategorie. I zwieńczymy w ten sposób komplet medalistów finałów wiosennych Mistrzostw Polski PLT 2024. Widzimy, że Patryk i Konrad będą bliżej głównej kamery. No i żeby ułatwić nieco rozróżnianie tych zawodników, to Patryk na lewej ręce ma taki dość solidny tatuaż. Konrad stoi w tym momencie po prawej stronie, no a po drugiej stronie siatki Łukasz Brodziak bez czapki, w czapce Gabriel Łosiewicz, człowiek, który podbija kategorię Pucharu PLT, no i też świetnie radzi sobie w deblu właśnie w parze z Łukaszem Brodziakiem. Czas rozpocząć ten pojedynek deblowy. Ho, 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 proszę bardzo, jak tutaj poczęstował na starcie agresywnym returnem Konrad. Ale teraz Gabriel odwdzięczył się agresywną akcją przy siatce. Czekamy na dynamiczną grę, zaciętą walkę. I proszę bardzo, sprytnie teraz zagrał to Patryk, widział, że Gabriel jest bardziej z lewej strony siatki, przynajmniej z mojej perspektywy z lewej, bo z Państwa to była prawa strona. No a Łukasz był zakopany dość solidnie z tyłu kortu. Oj, tutaj wielkie brawa dla Łukasza. Odgryzł się bardzo solidnym krosem. Był już w poważnych tarapatach, ale świetnie wyszedł z opresji. No i potem zakończenie akcji przy siatce przez Gabriela. Piękny serwis na zewnątrz. Jeśli chodzi o te warunki, które mamy dzisiaj, no to są one lepsze na pewno niż to miało miejsce wczoraj o tej godzinie. Są chmurki, ale no raczej nie ma ryzyka opadów deszczu. Jest przyjemna temperatura i jest mniejszy wiaterek. Jest wiaterek, na pewno on delikatnie gdzieś tam będzie przeszkadzał zawodnikom, ale nie aż tak jak to miało miejsce wczoraj, bo wczoraj no dość solidny był momentami powiew wiatru. Decydujący punkcik przed nami, już w pierwszym gemie. Out. Próbował przelobować przed momentem bodajże Konrad, ale nie powiodła mu się ta sztuka, a więc jest utrzymany serwis.
Łukasz Brodziak, proszę bardzo, jakie show w jego wykonaniu. Świetna praca w defensywie i potem chytrze, mądrze odgrywa te piłki. Tutaj też nie była potrzebna jakaś wielka moc. Przede wszystkim precyzja liczyła się. Ja tylko przypomnę, że wszelkie wyniki możecie Państwo znaleźć na stronie polskaligatenisa.pl. A tutaj tymczasem spore problemy ma ze swoim podaniem Konrad. No i prosimy też Państwa o łapki w górze, o suby. Prosimy o to, żebyście udostępniali transmisję dalej, bo przed nami naprawdę bardzo ciekawe pojedynki. Też w pierwszej lidze będziemy mieli przyjemność oglądać. Naprawdę już sporo się wydarzyło, jeśli chodzi o te finały, a te decydujące rozstrzygnięcia tak naprawdę dopiero przed nami. Teraz Łukasz szukał agresywnego returnu, takiego do narożnika. No ale jeszcze są w grze w tym gemie Patryk i Konrad. Och, tutaj rzucił się ofiarnie Gabriel Łosiewicz. Zobaczmy sobie na powtórce. Na szczęście chyba nic się nie stało. Troszkę się tam ubrudził. Ho, 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 jaki slam dunk. Niemalże przed momentem. Efektowne zakończenie wymiany i decydujący punkt. I proszę bardzo, wyszli z tych dużych opresji, utrzymali własne podanie, pachniało przełamaniem, 4 szanse łącznie były. Obronili wszystkie, brawo. No to teraz będzie serwować Gabriel Łosiewicz. Pięknie tutaj teraz czujnie przysiadł Patryk. Dobry serwis, taki niewdzięczny próbował obiegać. Konrad, ale nie powiodła mu się ta sztuka. Kolejny dobry, mocny serwis. I ciężko potem skontrolować taki return, zwłaszcza gdy jeszcze Łukasz wyłania się w okolicach siatki. I 2-1. Szybciutko podwyższają swój rezultat Gabriel i Łukasz.
Głęboki backhandowy cross posłany przez Gabriela, no i była już presja potężna na Patryku. Tutaj ładnie rozegrali te akcje Patryk i Konrad. Znowu gdzieś tam przy siatce łapany Gabriel. Nie boją się grać agresywnie przez jego strefę. Padła ta piłka w kort. A tutaj już troszkę za bardzo chciał przyspieszyć Gabriel. Kick serwis i zaprocentowało to na tej przeschniętej mączce niezwykle efektywnie. Proszę bardzo, tutaj była odpowiedź na ten agresywny return doskonała i mamy 2-2, a więc na razie bez straty własnego podania grają zawodnicy, chociaż pamiętamy, że tam były 4 breakpointy w drugim gemie, ale przy wszystkich świetnie bronili się Patryk i Konrad. No to patrzymy teraz na serwis Łukasza Brodziaka. Próbował znowu kąsać serwisem na zewnątrz, no ale rywale byli gotowi na to. Tutaj ostro poszli. Poleciała piłeczka za ogrodzenie, trzeba było podać i już wracamy na dobre do grania.
Oj, 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 podpalił się tutaj Patryk. Chwila jakaś przerwy. Ale wszystko już zostało chyba wyjaśnione, także wracamy. Aj, proszę bardzo. Złapany przy siatce Gabriel. Chciał to zakończyć na własnych warunkach. No ale trochę tutaj zabrakło, żeby sięgnąć tej piłki. I przechytrzyli tutaj teraz Patryk i Konrad, rywali. Proszę bardzo, jest utrata serwisu przez Łukasza Brodziaka, a zatem 3-2 za moment, być może koniec tej pierwszej partii. No, niespodziewana ta końcówka piątego gema, wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą Łukasz i Gabriel, ale rywale przycisnęli. Lepiej spisali się w tych takich zaciętych wymianach. No i proszę bardzo. Tak to jest w grze podwójnej, że chwila słabości, jeden moment i wszystko może nagle się wywrócić do góry nogami. Zobaczymy zatem, co nas teraz czeka. No ale to wcale nie jest powiedziane, że musi być łatwy gem dla serwującego Konrada. Chociaż patrzmy, kto będzie serwował. Tak, Konrad będzie serwował. Bo przecież w poprzednim gemie musiał bronić aż 4 breakpointów. Więc patrzymy, co teraz nas czeka. Łukasz Brodziak, no brawa, tutaj wyszli z trudnych opresji. Proszę zobaczyć jeszcze na powtórce. No tutaj absolutnie kluczem było to, że zdołał odegrać ten atak Łukasz Brodziak. Ale tutaj naszedł na tę piłkę, aż ona chyba wyleciała na ulicę. Zobaczmy na powtórce. Efektownie to bardzo wyglądało. No ale tutaj miał piłeczkę idealnie na rakiecie. I proszę bardzo, czujnie teraz na siatce pograł Łukasz Brodziak. No tutaj walka trwa, nie wszystko jeszcze stracone. 15-30. Znowu są problemy przy podaniu Konrada. Tym razem out.
co to była za akcja? No rozkręcili nam się tutaj panowie, grają niezwykle efektownie. I czyżby za moment tiebreak? No będą dwie szanse na to. Tutaj ten smecz nie przyniósł bezpośrednio punktu, ale wymusił błąd. Oj, tutaj za łatwo dla Patryka zagrał teraz Łukasz. No jest breakpoint obroniony i teraz mamy setową i piłkę na tiebreak. Deciding point. No i znowu będziemy serwować na Łukasza Brodziaka. No to patrzymy. Oj, 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 nie wyszedł ten return zupełnie Łukaszowi, a więc jest 4-2. Znowu breakpointy obronione przy serwisie Konrada. No, takim małym specjalistą nam się już robi Konrad od tego, żeby bronić breakpointy. W sumie obronił 6 podczas 2 gemów serwisowych, także no, pokaźna dawka. A my widzimy teraz zawodników zgromadzonych pod parasolem. No, to jestem ciekaw szczerze, co się wydarzy w drugim secie. Ten moment słabości wykorzystany został po stronie Łukasza Brodziaka w pierwszym secie. No ale tutaj naprawdę cały czas była bardzo zacięta walka. Także ciężko przewidzieć, co się wydarzy w drugim secie. Może być różnie. Świetnie bronili się przy breakpointach Patryk i Konrad. No to patrzymy. Serwis teraz Gabriela. No bardzo ważny moment dla Gabriela i Łukasza, żeby dobrze wejść w ten drugi set. Ale proszę bardzo, tutaj nie ma odpuszczania. Jest ciągła presja. Out. Czujnie przy siatce Łukasz. No ale ten return, no muszę przyznać, że ja myślałem, że on już wyląduje w siatce. A przeszedł tuż nad taśmą. Ale pięknie tutaj zagrał po linii. Naprawdę efektownie to wyglądało. Pięknie, po raz kolejny po linii, tylko tym razem z backhandu, sieknął Gabriel Łosiewicz. Nawet nie szukał tutaj korytarza deblowego, widział, że rywal był na wykroku. A teraz do środeczka serwis. Oj, pięknie tutaj teraz. Odgryzł się Patryk. No tutaj ten stop volley prosto na rakietę zagrany. I skorzystał z tego doskonale.
A teraz już return nie przechodzi przez siatkę. 1-0 dla Łukasza i Gabriela, więc nieźle otwierają tego drugiego seta. No, a my zachęcamy Was do łapek w górze, do zasubskrybowania kanału Polskiej Ligi Tenisa. Kto jeszcze tego nie zrobił, żeby być na bieżąco z naszymi transmisjami, wszelkie informacje dotyczące finałów znajdziecie na stronie polskaligatenisa.pl. Tam wszelakie wyniki tego, co się tutaj dzieje. Przypominamy, że partnerami wydarzenia są Bukmacher Fuksiarz oraz firma Babolat. A my zaczynamy drugi gam drugiego seta. O, proszę bardzo, jest tutaj pomyłka przy siatce w wykonaniu Konrada. Ustrzelony i nie zdołał już skontrolować uderzenia. Świetny return był w wykonaniu Łukasza, ale wyszli z opresji. Twarda walka na całym korcie. Tutaj wymienność pozycji też bardzo duża. Miał to na rakiecie Łukasz. I to samo sobie powiedział pod nosem. No takie akcje bolą, bo ma się to świadomość, że miało się to teoretycznie na rakiecie. Oj, tutaj Patryk być może brał aut. No, ale też powinien lepiej to zasmeczować. Nie ma co się tutaj oszukiwać. I trafia pod linię końcową. Łukasz puścił piłkę, myśląc, że wyleci na aut, a ona zanurkowała pod linią końcową. Co tu się wydarzyło w tym momencie? O, to jest pytanie. I decydujący punkt. Tak jest. Deciding point. Serwuje Patryk. I oczywiście returnować będzie Łukasz. Bardzo mądrze zaserwowana piłka na ciało. Musiał przodem rakiety odbijać Łukasz sprzed siebie. Po jeden, a więc cały czas. Patryk i Konrad utrzymują własne podania w tym meczu. No to może budzić już taką frustrację powoli, że ciągle są tak blisko, a nie mogą przełamać.
I kto wie, czy zaraz tutaj sam Łukasz nie znajdzie się w tarapatach. W pierwszym secie to właśnie przy jego podaniu padło kluczowe przełamanie. Nie zdołał na czas obejść backhandu Patryk. A tutaj Gabriel bardzo czujnie widział, gdzie leci piłka. Miał trochę czasu, zdołał szybciutko się przemieścić. Oj, 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 trafił ramą tę piłkę Łukasz, miał dużo czasu, zdecydował się grać z powietrza, no i to nie była dobra decyzja. Po 30, są emocje, są nerwy, drugie podanie. Oj, szczęśliwie bardzo. Uniknął podwójnego błędu po taśmie. Coś niesamowitego. Będą dwa breakpointy. No ważny moment. No tutaj przesadził przy tym returnie, w ogóle nie domknął główki rakiety. No i teraz ten moment. Decydująca piłka znowu w tym samym kierunku serwis pójdzie. I proszę bardzo! Łukasz Brodziak ustrzelił Konrada przy siatce i jest utrzymane podanie. Bardzo ważny moment. Po piątkowo wieczorno-nocnych opadach nie ma już najmniejszego śladu. To w zasadzie nie były opady, tylko to była wręcz taka nawałnica tutaj nad Legnicą. Korty już przeschły dzięki słońcu, dzięki temu, że był wiatr. Teraz za linią końcową wręcz suchutko widać. Z naszej perspektywy tutaj doskonale to miejsce, gdzie wczoraj było o tej porze takie lekkie bagienko wręcz. Od tego, jaka tu była kałuża wody. A teraz jest suchutko, wyschła ta nawierzchnia. No to patrzymy. Czwarty gem i teraz serwować będzie Konrad.
graj do niego! Zły na siebie jest. Teraz Łukasz Brodziak. Piłka w grze była, ale dokonał złego wyboru. No i Patryk po raz kolejny pokazał, że przy siatce potrafi grać niezwykle efektownie. Agresywnie próbował iść po krosie, ale przestrzelił. Taśma teraz powstrzymała Gabriela przy tym backhandzie granym z powietrza. Kick serwis łapał na takiej niewygodnej wysokości, wręcz na linii głowy tę piłkę. Ciężko było skontrolować. Ho, ho, ho! Proszę Państwa, co za return. Egzekucja. Ależ tutaj kontrolował siatkę teraz, niczym król Patryk Kosiński. No, to są jego akcje w tym momencie i kto wie, czy tu zaraz nie pojawi się jakieś przełamanie. Ale tutaj teraz ma do siebie na pewno żal. Oto zagranie. Ależ tutaj wyczuł intencję Gabriela Patryk Kosiński. Fenomenalnie. I proszę bardzo, jest przełamanie. Jest przełamanie w takim momencie. Znowu
Piąty gem okazuje się magiczny. Ale fenomenalnie on już ruszył tam do tej piłki. W zasadzie gdy kończył swój ruch do uderzenia Gabriel. No to był naprawdę świetny gem w wykonaniu Patryka. Może tam raz nie wyszło mu jakieś zagranie, ale więcej było tych udanych, efektownych i efektywnych. Także to był naprawdę jego znakomity gem i za moment mogą zapewnić sobie wygraną w tym spotkaniu. Patryk Koziński serwuje. Coś niewiarygodnego, coś się wydarzyło w tej wymianie. Chciałbym się tego dowiedzieć szczerze. No, brak komunikacji, brak w sumie, no nie wiem czego, no. Szczęścia nieprawdopodobne. Mieli wygraną wymianę. Niezwykłe poświęcenie w defensywie Patryka. Widać, że no zmęczyła go solidnie ta wymiana, no ale warto było. A teraz kapitalny serwis jeszcze dokłada. No i są już bardzo blisko celu. Teraz nie udała się ta akcja. Coś się tutaj teraz wydarzyło, uwaga. No tutaj zrobiło się bardzo niebezpiecznie, ale wszystko jest na szczęście pod kontrolą. Jeśli chodzi o zdrowie, bo tutaj jeśli chodzi o wynik, no to jest sytuacja nieciekawa. Autowy serwis. Niewiele zabrakło. Trafił! Gabriel puścił tę piłkę Konrad, jakby przekonany, że to będzie out. A tu nic z tych rzeczy. Jeszcze raz na zewnątrz. Tak jest. Top spinowy serwis do narożnika. Kapitalnie zagrany przez Patryka. No dla mnie to jest taki MVP tego pojedynku. 4-2, 4-2. Zwycięstwo Patryka i Konrada Kosińskich. Znakomity występ w ich wykonaniu. No, Łukasz Brodziak i Gabriel Łosiewicz muszą
pogodzić się z faktem, że przegrali to spotkanie. Decydowały detale, no ale właśnie ten błysk Patryka tutaj mam wrażenie zdecydował o zwycięstwie duetu Kosińskich. Także chwila przerwy i wrócimy do Was ponownie. Prawdopodobnie chyba teraz pokażemy meczyk pierwszej ligi, półfinał.